Siema, z tej strony Nioski z Wioski. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się zmieniły kurczaczki już po półtorej tygodnia. Tutaj w szklarni zrobiłem im jeszcze takie drzwiczki, że one były tylko w szklarni. Teraz je trochę wypuściłem, bo będę im sprzątał. Tutaj weszła do nich biała kurka i w tym odcinku także im tutaj posprzątamy, nakarmimy je. I pokażę Wam jeszcze drugi kurnik, ponieważ biała kura zaczęła znosić jajka. Tutaj, jak widzimy, mają czysto cały czas. One tylko na noc wchodzą do kurniczka. Aha, i tutaj mają teraz też kaszę jęczmienną. Dostają z płatkami owsianymi. To mają tak, razem im to mieszam i tutaj im sypię do korytka. Teraz Wam trochę pokażę te pisklaki z bliska. Tamten już też bardzo duży. Najlepiej by było jakieś złapać, ale czy mi się teraz uda? Jeszcze kwoka atakuje cały czas. O! No, atakuje mi buta. O, co się. No, ucieka mi, ucieka. Dobra, to go tak pokażę chociaż. Już widzicie, jak mu piórka obrosły. Skrzydełka. Tutaj drugi, czarny. O, biała kurka zaatakowała. Pójdziemy teraz do kurniczka. Tutaj też trochę się pograbi. Tutaj kompost. Pójdziemy, zobaczymy te jajka. O, tu na dole nie ma. O, ale do góry są. Bardzo fajnie, że znosi jajka znowu. To dobra, to w takim razie ja chyba zrobię teraz cięcie. Posprzątam tutaj ładnie wszystko i zobaczymy się po sprzątaniu, jak już będę je karmił. Kwoka wyszła z pisklakami ze szklarni, a ja już tutaj mam tak pograbione. Wszystko tam zgrabiam. Może wejdą do kompostu, sobie coś tutaj pojedzą. Tu jest dużo jedzenia różnego. Teraz będzie trzeba się zająć za szklarnię. Wybieg już jest ładnie. I tutaj na samym środku wyrosła taka roślinka. To jest coś takiego jak tutaj na płocie rośnie. Szklarnia już posprzątana, jak widzicie. Tutaj wszędzie już piaseczek jest normalny. I już pisklakom nasypałem mieszankę. Tutaj płatków owsianych z kaszą, jak widzicie. No. Idziemy tam do kurczaczków zacząć, jak sobie chodzą po wybiegu. Tutaj jeszcze chwilę Wam pokażę, tutaj te kurki jak chodzą. Już się trochę zmieniły, już są dosyć duże.
O, teraz wszystkie trzy. No i co, będę za chwilę kończył ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu hashtag Kochin. Wtedy będę wiedział. Również nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i miłym komentarzu. I będziemy widzieli się w następnym odcinku. Siema!